Dostaliśmy tutaj następną ekranizację opowiadania, gdzie główne skrzypce gra Shikamaru. Zobaczmy, czy popisał się inteligencją. Ale życie moment w tym odcinku, gdy Ino mówi, że teraz, żeby gdzieś wyjść, muszą się specjalnie umawiać, bo tyle mają obowiązków. No cóż, tak to bywa. Fajnie wygląda Tatemari w nowym wyglądzie, ładnie też wypłaciła liścia Shikamaru i śmieszne było to, jak Naruto powiedział, że je ramen na śniadanie, obiad i kolację i jego ciało w połowie składa się z tej zupy. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 7. Młoda jaka pyskata i nieogarnięta jak na Anbu w sumie. Na początku też pomyślałem, wytyfy, Shikamaru tak łatwo by chciał zabić tą Soku? Dopiero później do mnie doszło, że to podstęp, żeby ten młody wpuścił ją do wioski. No i z perspektywy obserwujących to ta Soku naprawdę zabiła Shikamaru i tego drugiego gościa z drużyny. Spoko przemyślane. Minusów brak, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Ten gościu zaśmieszkował, że koszmary w nocy to wina podeszłego wieku, na co Shikamaru, przecież on ma dopiero 19 lat. Fajnie Shikamaru wpadł w taki szał, choć nie wiadomo na ile to jest gra aktorska i dusił tego gościa, żeby wyciągnąć od niego informacje. W tych wspomnieniach Row było czuć takie okrucieństwo i zło, fajny klimat. Widać, że ten ich przywódca ma też jakąś specjalną technikę, która działa jak genjutsu, dlatego tak szybko zdobył władzę. Powoli jednak nudzi mnie ta historia, za wolno się rozkręca. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 6. Ładnie Shikamaru uciekł kratką w suficie i dało się to przewidzieć, bo jak go prowadzili, to były na to przebitki. Temari tutaj znowu liścia Shikamaru sprzedała, nice. Fajnie też on wzmocnił broń czakrą i rozciął krzesło i kotarę z tyłu. Minusów nie widziałem, niewiadomych także, odcinek na 6,5. Wygląd Gary też jest spoko, zdecydowanie lepszy niż w Boruto. Fajnie każdy z naszych protagonistów pokonał innych protagonistów, tylko że zaślepionych przez technikę wroga. To taka spoko rzecz w sumie, że akurat Ino zajęła się Saiem, bo w przyszłości będą razem, a to taka niewiadoma. Młoda trafiła Gengo w język i gość nie mógł mówić, a to dość srogie upokorzenie, jak on za pomocą mowy działał, a teraz nie mógł się odezwać. Minusów nie widziałem, odcinek na 6. Średnia tego arku to 6,5. Nie jest to najgorsza ocena, ale szczerze mówiąc trochę mnie on nie porwał. Jak na to, że dotyczył on Shikamaru, to było tu za mało przekmin, ruchów do przodu, lokacje były dość nudnawe pod względem wyglądu, a Gengo antagonista nie wyglądał ciekawie i też nie miał fajnych technik. Plus za wygląd naszych protagonistów, bo chyba każdy miał jakiś nowy, ciekawszy wygląd, no ale to nie wystarcza, żeby śmiało polecić tę historię. Ark może i warto obejrzeć za pierwszym razem, ale jak dla mnie to on jest trochę o niczym. Podobno subskrypcję na tym kanale też daje plus 10 do wyglądu, więc na co czekasz, mordo?